Dzień dobry moi drodzy, witam Was dziś w niedzielę, dzień święty, 7 marca i chcę spotkać się z Wami w Bożym Słowie, bo to dzień dedykowany po to, abyśmy rozważali Boże Słowo w sposób szczególny, modlili się i wchodzili w Bożą obecność, przeżywając społeczność Kościoła. Słowo, które kieruje dziś Bóg do nas, zapisane jest w księdze proroka Jeremiasza w 1 rozdziale w 17 wersecie, gdzie Pan Bóg wydaje pewne polecenie Jeremiaszowi i mówi: ty więc przepasz swoje biodra, wstań i mów do nich wszystko, co ja ci każę. I to słowo, jak gdyby jako rozkaz, jako posłanie, jako powołanie, dziś wszyscy księża, diakoni, biskupi, pastorzy biorą do swojego serca i ubierają się odświętnie po to, aby pójść i zwiastować to, co najcenniejszego. Słowo posilenia, słowo wzmocnienia, słowo, które ma być wskazówkami dla naszego życia. Ci, którzy stają do Bożej służby, są do niej gotowi i oczekują na tych, którzy mają przyjść. Czy więc dziś ty, mój drogi bracie, czy moja droga siostro, jesteś gotowy, aby przyjść do świątyni, do domu Pana, wejść w przedsionki, obecność Bożą i słuchać słowa, które Bóg chce do ciebie skierować? Czy dziś, jeśli nie jesteś chory, to wyruszysz w tą drogę, aby spotkać się z Kościołem, żywym Kościołem i móc wysławiać naszego Boga? Czy też znalazłeś sobie dziś wymówkę? A może powiedziałeś: dzisiejszy dzień nie będzie przeznaczony na to, aby spotkać się z Bogiem. Dzisiejszego dnia chcę odpocząć po trudach tygodnia, po trudach pracy, może trudach służby i nie chcę otworzyć mojego serca na głos Boga. Którą z tych dwóch dróg dziś ty wybrałeś? Czy jest to droga, którą Bóg dla ciebie przygotował, czy jest to droga, którą ty sam chcesz iść? Odpowiedz. Czekają na ciebie ludzie, którzy przepasali dziś swoje biodra, którzy są gotowi do służby, którzy napełnieni, namaszczeni Duchem Świętym chcą zwiastować to słowo dzisiaj tobie. Może tego potrzebujesz dziś w sposób szczególny. Może to słowo dziś w sposób wyjątkowy trafi do twojego serca, dotknie problemów, z którymi się zmagasz i rozwiąże wiele z nich. Nie mów dziś Bogu nie. Nie mów dziś Bogu: to nie mój czas, to nie mój termin. Bóg wyznaczył ten 7 dzień po to, abyś przyszedł do Niego i został napełniony Jego łaską, Jego mocą, posilony i zaopatrzony na cały tydzień. I gdy już przyjdziesz do świątyni, gdy staniesz przed tymi, którzy również z tobą, razem w społeczności Kościoła, zagościli w Bożej obecności, to pamiętaj o tym, co mówi drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 5 wers. Nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. Ani ksiądz, który staje dziś przed tobą, ani ty, który stajesz dziś przed księdzem, nie jesteście tymi najważniejszymi. Najważniejszym dzisiejszego dnia jest Bóg. I nie głosisz dziś ty swoich problemów, ani ksiądz nie zwiastuje swojego tylko objawienia, ale zwiastuje objawienie Boże po to, aby twoje życie zostało wyprostowane, po to, aby twoje życie zostało napełnione darami łaski. Dlatego z pokorą, jako kaznodzieje, ale jako Kościół przyjmujący łaskę Boga, ukłóżmy się przed Chrystusem, który jest najważniejszy, który jest celem, tematem głównym dzisiejszej niedzieli. Przyjdźmy do Tego, który pielgrzymuje do Jerozolimy, aby złożyć swoje życie za nasze grzechy. I tak jak mówi dzisiejsza niedziela, zwróćmy oczy nasze na Boga. Niech On dzisiejszego dnia odbierze sobie chwałę poprzez nasze życie i poprzez nasze uwielbienie Jego. A On nam w obfitości wtedy pobłogosławi. Ja w imieniu Boga błogosławię dziś tobie, droga siostro, drogi bracie. Błogosławię wam wszystkim, którzy słuchacie codziennik i proszę, abyście pomodlili się też o cały dzisiejszy Kościół, o Boże zwiastowanie, o słowo, które niechaj odmieni każdą i każdego z nas.
zostańcie z Bogiem. Dobrej niedzieli.